Jeżeli chcesz wydawać grube tysiące złotych na dentystę dla swojego dziecka, to nie oglądaj dalej tego filmu. Dzisiaj pokażę Ci kilka produktów powszechnie uważanych za zdrowe, które mogą prowadzić do poważnych problemów z zębami. Soki i jogurty smakowe. Twoje dziecko lubi owocowe napoje? Uważaj! Naturalne cukry w sokach owocowych mogą prowadzić do rozwijania się bakterii w jamie ustnej, prowadząc do uszkodzenia szkliwa. To samo dotyczy jogurtów smakowych. Te cukry też nie są niewinne. Owoce suszone i batony zbożowe. Podajesz swojemu dziecku owoce suszone lub batony zbożowe, ponieważ myślisz, że to zdrowsza alternatywa słodkich przekąsek? Masz całkowitą rację. Uważaj jednak na lepką konsystencję, która przylega do zębów, tworząc przyjazne środowisko dla bakterii. Dbaj o czystość zębów, bo inaczej grozi Ci niechciany gość – próchnica. Witaminy w formie żelków. Żelki z witaminami mogą smakować pysznie, ale dodane cukry zamieniają je w raj dla bakterii. Dzieci je uwielbiają, ale ich zęby już nie. Pamiętaj o szczotkowaniu po zażywaniu żelkowych witamin. Napoje izotoniczne. Pociecha gasi pragnienie napojami izotonicznymi po wysiłku. Kwasowość i cukry mogą być podwójnym ciosem dla szkliwa. Zamiast tego daj mu wodę. Ochroń zęby dziecka przed erozją i zadbaj o piękny, zdrowy uśmiech.